Dzień dobry Państwu, nazywam się Sławomir Kalwinek, jestem dyrektorem tego festiwalu. W imieniu Wytwórni Filmów Oświatowych chciałbym Państwa tutaj serdecznie przywitać. Tak licznie przybyłą publiczność, naprawdę bardzo mi jest miło, że aż tyle młodych widzów, twórców wraz z rodzicami tutaj się pojawiło. I chciałbym też przywitać poza tym gospodarza tego obiektu, tego muzeum, pana Dominika Płazę, który niestety tutaj nie mógł przyjechać, jest w drodze, ale ma za to swoją godną reprezentację w postaci pani Janny Łuczywek, wicedyrektora muzeum. Chciałbym też podziękować za patronat honorowy marszałkowi województwa łódzkiego, panu Grzegorzowi Schreiberowi. A w imieniu Urzędu Marszałkowskiego proszę o kilka słów pana Piotra Adamczyka, wicemarszałka województwa łódzkiego. Witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że to już 20. edycja tego konkursu. Myślę, że poziom z każdą edycją znacząco rósł i myślę, że dzisiaj jury, które oceniało i które przyznawało te konkretne nagrody i wyróżnienia, no po pierwsze miało trudną pracę, a po drugie, że no, te nagrody, te wszystkie wyróżnienia będą dużą satysfakcją, symboliczną pewnie, ale jednak dużą satysfakcją za ten trud, tą pracę, którą włożyliście w ramach tego konkursu w filmy, w zdjęcia, w prace plastyczne. Gratuluję serdecznie wszystkim, którzy zdecydowali się, którzy włożyli ten trud. No i cóż, myślę, że te napięcie jeszcze przez chwilę przed nami, kiedy się okaże, kto zdobył którą nagrodę, ale już teraz wszystkim serdecznie gratuluję. Dziękujemy bardzo. Chciałbym również podziękować za współpracę i wsparcie festiwalu
Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, które to podziękowanie składamy na ręce pani dyrektor biura, pani Aleksandry Majchrzak-Pilarczyk. Dziękujemy serdecznie. Czy pani chciałaby jeszcze słowo zamienić? W takim razie zapraszam państwa serdecznie na pierwszą część naszego spotkania. Zaprezentujemy państwu zakwalifikowane filmy, te, które dostały się do konkursu filmowego, bo warto tutaj nadmienić, że nasze spotkanie będzie składało się z kilku części. Na początku zobaczymy filmy, potem wręczymy nagrody w trzech konkursach: plastycznym, fotograficznym i filmowym, a na końcu zobaczymy Grand Prix tego festiwalu. Zapraszam serdecznie do pokazu. Na pokaz.
Dziękuję Państwu za zobaczenie tych filmów. Chciałbym tylko jeszcze przypomnieć, że tegoroczny festiwal odbywa się już po raz 20. Jest to młodzieżowa edycja Międzynarodowego Festiwalu im. Włodzimierza Puchalskiego. Tym razem festiwal mamy podzielony na dwie części. W przyszłym roku będzie na dorosła. Zapraszam teraz na następną część naszego pokazu, naszej ceremonii. Proszę o wręczenie nagród w trzech konkursach. Będą to konkursy plastyczne, fotograficzne i filmowe. Pierwszy będzie konkurs plastyczny. Tutaj zapraszam na scenę przewodniczącą jury Annę Rabiegę. Proszę o odczytanie werdyktu. Dziękuję bardzo. Jeśli Państwo pozwolą, to kilka zdań powiem o festiwalu, ponieważ jestem z festiwalem związana praktycznie historycznie. No, nie chciałabym powiedzieć, że jestem, tak jak to muzeum, archeologią raczej, ale może w pewnym sensie też nie obrażę się nawet o to, jeżeli ktoś powie, że jestem archeologicznie związana z Festiwalem Filmów Przyrodniczych imienia Włodzimierza Puchalskiego. Byłam przez wiele, wiele lat dyrektorką zespołu szkół ogólnokształcących nr 7 imienia Włodzimierza Puchalskiego na Minerskiej i z wielkim ubolewaniem stwierdzam, że tejże szkoły już nie ma. A naprawdę sentyment wielki i naprawdę również związanie młodzieży z przyrodą i festiwalem, bo lokalizacja tejże szkoły niemalże trochę zmuszała do określonych działań. Ale chciałabym także przy 20. edycji tego festiwalu, a i 75-leciu wytwórni oświatowych, przywołać tutaj nazwiska takie, które kształtowały historię festiwalu, kształtowały historię festiwalu i jego ogromny rozmiar. A mianowicie tutaj Romek Dębski, Jacek Iwonka. Pamiętacie na pewno świętej pamięci Andrzeja Traczykowskiego, który działał bardzo intensywnie, by festiwal również miał taki bardzo międzynarodowy wymiar. Festiwal, tak jak tutaj pan prezes wskazał, dzisiaj ma bardzo okrojoną tylko tę część edukacyjną i też powiedziałabym bardzo okrojonym wymiarze. Natomiast festiwal kiedyś trwał cały tydzień i jednocześnie z częścią edukacyjną, licznymi warsztatami, wycieczkami młodzieży, mieścił w sobie również pokazy filmów przyrodników i filmowców. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, bo no, jest to okazja, proszę mi wybaczyć, że mogę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przez wiele, wiele lat działali, by festiwal się rozrastał. Jeszcze raz, nie chciałabym tutaj pominąć, ale widzę tutaj, że z Rady Programowej również, że z pana dyrektora Muzeum Kinematografii niegdyś, prawda? Kiedyś, tak. No ja też jestem, tak jak powiedziałam, kiedyś dyrektorką. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, że ten festiwal cały czas jest. I nie byłabym sobą jednak, proszę mi wybaczyć jeszcze kilka zdań, gdybym nie powiedziała o nauczycieli, widzę tutaj z Minerskiej, którzy kiedyś działali, prawda? Droga młodzieży i drogie dzieci, to jest fantastycznie, że chcecie zająć się tymi tematami i myślę, że gdzieś tam głęboko, drodzy rodzice, gdzieś tam nam głęboko leży w sercu, żebyśmy przyrodę przywoływali, żebyśmy przyrodę kochali, żebyśmy przyglądali się w przyrodzie, bo przyroda naprawdę łagodzi obyczaje i to jest bardzo ważne. Chciałabym także podziękować przy tej okazji nieobecnej tutaj pani Katarzynie Kozłowskiej. Madaj Kozłowskiej. Bardzo dobrze, Jacku, że mnie tak, że mnie poprawiłeś, bo zawsze zapominam o tym, bo powiem szczerze, muszę tu panią marszałku, proszę się nie obrazić, bo my jesteśmy z innych opcji, ale jakoś się tutaj nie walczymy z sobą, więc bardzo się cieszę i cieszę się też, że obecna opcja dba o wytwórnię filmów oświatowych,
bo 10 lat temu, kiedy Wytwórnia Filmów Oświatowych była w dużym zagrożeniu, to myśmy z panią Katarzyną Madaj-Kozłowską przeprowadziły ostrą batalię o to, żeby Wytwórnia Filmów Oświatowych się ostała, a walczył to również wtedy niegdyś pan marszałek Witold Stępień. Więc droga młodzieży, drodzy rodzice, walczmy o Wytwórnię Filmów Oświatowych, żeby była oddzielną instytucją, żeby nie była włączona w żadne inne instytucje, bo jest to, powiedziałabym, z nieukrywaną dumą dobro narodowe. Zgadza się pan, panie prezesie? Tak najbardziej. Dziękuję jeszcze raz, a teraz przystąpmy tutaj do właściwej mojej roli. Jeszcze raz proszę o wybaczenie, że kilka zdań historycznie tutaj wskazałam. Miałyśmy bardzo duży problem, bo może przedstawię skład komisji. Oprócz mnie w komisji miała przyjemność, wielką przyjemność działać pani Dorota Bernadowska, specjalistka w dziedzinie animacji filmowej, i pani Iwona Tomasz-Stachacz, koordynator projektów kulturalnych, prokurent Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, która jest z nami, a nie widzę pani Bernadowskiego. A jest! Przepraszam najmocniej. Przepraszam. Musicie coś czerwieni tam, a nie jest Dorota. Ale ty jesteś strasznie przakostka. Więc musiałyśmy najpierw zdefiniować, czego oczekujemy, bo była naprawdę tak dużo prac, tak bardzo ciekawych, tak głęboko przemyślanych, takich pełnych emocji. Jeszcze raz serdeczne dzięki. 122 prace zakwalifikowane do konkursu w dziedzinie plastycznej, 46 prac zakwalifikowanych do konkursu w dziedzinie fotografii, ale to za chwilę. Fotograficznej, tak. I chciałabym tutaj wskazać, że nie tylko te szkoły, które od wielu lat zajmują się tą tematyką, szkoły łódzkie, szkoły z województwa łódzkiego, ale również nadesłane zostały prace z Bełdowa, szkoły Rysia Wyżykowskiego, którego też dobrze znam z wielu edycji festiwalu, ze Strzegomia, z Lędziny, z Krakowa, z Niepołomic. W Niepołomicach, nie wiem, czy jest jeszcze Muzeum Włodzimierza Puchalskiego, kiedyś jest, było, jest. Bo nie chcę wprowadzać jest. Młodzieży w błąd. Warto pojechać i zobaczyć. Ze Świerczyńca, z Tychów, więc z Krakowa, z Wrocławia, naprawdę jesteśmy zbudowani tym, że tematyka jest tak bardzo ważna dla współczesnej młodzieży, dla dzieci, ale również dla rodziców, którzy tam czasami pomagali. No, były bardzo prace, szczególnie makiety, były tak bardzo rozbudowane, że myślimy sobie, że chociaż konkurs zakładał, że rodzice nie pomagają, ale doszłyśmy do wniosku, że był to zamysł dziecka, natomiast w trudnej, plastycznej pracy nieco ingerowali, pewnie tam troszeczkę pomagali rodzice, więc na pewno to tylko pomaga, to na pewno nie szkodzi. I tyle już, bo się za dużo zagadnęłam. Przejdźmy w takim razie do nagród. I teraz, proszę państwa, odczytamy wyróżnienia na początku, a potem nagrody w konkursie plastycznym. Poprosimy też prezesa Wytwórni Filmów Oświatowych Łodzi, pana Waldemara Drozda, o wręczenie nagród. Panie prezesie, jeszcze raz serdecznie dzięki, że pan tak bardzo dba o wytwórnię i festiwal się rozwija. Bardzo serdecznie zapraszam. Czwarte wyróżnienie. Mlecz na chodniku, realizacja Wiktor Dołsa, mam nadzieję, że dobrze odczytuję nazwisko, Katolicka Szkoła Podstawowa imienia Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie. Brawo. Brawo. W takim razie przekażemy oczywiście pracę, wyślemy pocztę. Z Krakowa i znamy szkołę, także możemy. Tak, jeżeli możemy prosić, to...
to prosimy o przedstawiciele. Popatrzcie Państwo, bardzo ciekawe. Przepraszam. Bardzo proszę. Brawo. Dziękujemy, że chciałbym zaszczycić swoją obecnością miasto Łódź i przekazujemy szkole. Dziękuję, gratuluję. Trzecie wyróżnienie, Zielone Bloki. Realizacja Tymoteusz Pawlak, Szkoła Podstawowa imienia Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie. Zapraszamy. Brawo. I tutaj się przyglądałyśmy tym drobiazgom, może Państwo tutaj nie widzą, jak bardzo jest to przemyślane. Tutaj jest wszystko, co można było ująć w tej tematyce tego konkursu. Gratuluję. Trzecie wyróżnienie, Old Town, Stare Miasto. Realizacja Julita Twardowska, Szkoła Podstawowa nr 137 w Łodzi imienia profesora Aleksandra Kamińskiego. Jak widać, obfitość tych prac to obfitość nagród i wyróżnień. Wielka. Także jury miało niesamowity problem. Ja niejednokrotnie wchodziłem, patrzyłem, w jakim znoju panie wybierały i jakie miały. Bardzo dziękuję. Gratuluję wyróżnienia. No i pierwsze. I pierwsze wyróżnienie, Dom Natury, realizacja Leon Krzyżanowski, Szkoła Podstawowa imienia Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie. Gratulujemy. Proszę bardzo. Gratulacje. Jeszcze raz gratulacje dla wszystkich wyróżnionych. Panie prezesie, czy pan pozwoli, że zaproszę tutaj również panie z komisji? Ależ oczywiście. Czy... Pani Iwonko, przepraszam, bo problem był z nogą. To zapraszam panią Dorotkę, tak? Pani Dorotko. Jak widać, następna nagroda, gdzie trafi pani przewodnicząca? Do trzecia nagroda ku Zielonym Miastom, realizacja Nina Sikorska, Szkoła Podstawowa imienia Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie. Gratulujemy Bełdu. Bełdów leży blisko Łodzi, ale otoczony jest pięknymi lasami i widać, że szkoła i nazwa imienia Wyrzykowskiego Ryszarda zobowiązuje, prawda? Tak oddaję. Teraz jest druga. Druga nagroda na ratunek miasto, realizacja Maja Sobieraj, Szkoła Podstawowa nr 3 imienia Włodzimierza Kukalskiego, Niepołomica. Majo. A nagrodę ufundowały marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber, firma Patona i wytwórnia filmów oświatowych oczywiście. Ale do tego to dojdziemy. I pierwsza nagroda, czwarta natura ku Zielonym Miastom. Realizacja Katarzyna Błaszkiewicz, Szkoła Podstawowa imienia Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie. Bełdów się postara. Gratuluję. Teraz
proszę pokazać te nagrody, Maju, tak? No i teraz przechodzimy do kolejnego. Fotograficzny konkurs. Konkurs fotograficzny. Tutaj zaczynamy od wyróżnień. Trzecie wyróżnienie, czwarta natura, realizacja Franciszek Karczewski. 34. Liceum Ogólnokształcące imienia Krzysztofa Cieślowskiego, które kiedyś było częścią zespołu szkół ogólnokształcących nr 7 imienia Włodzimierza Cukarskiego. Bardzo się cieszę, że jesteście zainteresowani tematem. Imię patrona zobowiązuje, prawda? Patron. Drugie wyróżnienie. Mewa na zamku, a to najważniejsze. Mewa na zamku, realizacja Julia Jajte-Tekielska, Katolicka Szkoła Podstawowa imienia Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie. Przedstawicielka z Krakowa, która przekaże Julii nagrodę, wyróżnienie. Została reprezentacją Krakowa po prostu. Ale cieszymy się, oszczędzimy przy tym parę groszy na poczcie. Pierwsze wyróżnienie, Miasto w lustrze, realizacja Bartek Stefaniak, Szkoła Podstawowa nr 32 imienia Floriana Kaj w Bydgoszczy. Ja tylko powiem, że ja jestem rodowitym bydgoszczaninem, także może ja w najbliższym czasie przekażę te nagrody, bo będę z Bydgoszczy. Dziękuję bardzo. To tę nagrodę pozwolę sobie ja przyjąć. Tak? Proszę nie przekazać naszym nagrodom. Ale przekażę oczywiście Bartkowi, będąc z Bydgoszczy. Dziękuję bardzo. Przystępujemy teraz do wręczenia nagród. Trzecia nagroda, Apokalipsa. Realizacja Artur Pietrzykowski. 34. Liceum Ogólnokształcące imienia Krzysztofa Cieślowskiego. Gratulujemy bardzo. Proszę. Życie w Szczelinie. Realizacja Gabriel Żelakowski, Liceum Ogólnokształcące Mikron Łodzi. Nagrodzeni tak daleko usieli, bo nie wiedzieli, że dostaną. No. Także jest to pełna. Bo nie chcieli zapytać. Także widać radość na twarzy. A my jesteśmy zaszczyceni. I pierwsza nagroda w konkursie fotograficznym. Stopniowy powrót natury, realizacja Alicja Cytarzyńska, Liceum Ogólnokształcące Mikron w Łodzi. Kolejna nagroda dla Mikronu. Znowu koleżanka nie wiedziała, że to tak daleko usiadła, ale przez to ma bardzo mocne wejście. Jeszcze raz brawa, brawa dla... Dziękuję. Bardzo proszę. I chwilę dla fotoreporterów. Tak, zobaczcie, na drugą stronę. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz. To wszystkie nagrody, jeśli chodzi o konkurs plastyczny i fotograficzny. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować komisji, pozwolić dwa osoby, którzy dobiegnę i podziękuję bardzo serdecznie za pracę. Jeszcze raz dziękuję dzieciom i młodzieży i rodzicom bardzo serdecznie za zainteresowanie. A ja jeszcze raz pozwolę sobie podziękować szanownej komisji, jury, pani radnej Annie Rabiedze. Nie chciałam mówić.
festiwalu żadnej polityki, prawda, panie marszałku? Kompletnie żadnej. Ale pozwolicie sobie, dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że pani Ania podkreśliła, jeżeli wolno mi tak powiedzieć, że jest przyjaciółką Wytwórni Filmów Oświatowych i Festiwalu imienia Włodzimierza Puchalskiego. Dożywotnio i jeszcze jeden dzień dłużej. Także dziękujemy bardzo, dziękujemy. Przechodzimy teraz do następnej części naszej ceremonii. Proszę o spot. Tyle, że w ramach naszego festiwalu odbyły się warsztaty, które były zorganizowane m.in. przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Mówię to dlatego, że za chwileczkę zaproszę przedstawicielkę tegoż właśnie funduszu na scenę. Zapraszam serdecznie. Pani Aleksandra Majszczak-Pilarczyk, proszę, żeby pani wręczyła nagrody specjalne, które ufundował fundusz. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Jest mi bardzo miło gościć państwa tutaj. I rzeczywiście Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi postanowił przyznać dwie dodatkowe nagrody, wyróżnienia za prace plastyczne. Pierwszy dyplom jest dla Kingi Ryskali. Nie wiem, czy jest Kinga. Proszę, zobaczcie państwo, to jest ta praca. Zapraszamy. I koleżanka, tak? To zapraszamy. I drugi dyplom dla Patrycji Owczarz. Gratulujemy. Nagroda. Muszę pokazać się, tak? A teraz przechodzimy do części filmowej naszego konkursu. Ale zanim do tej części filmowej, to jeszcze raz chciałem podziękować Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bo od wielu, wielu lat wspiera nas, Wytwórnię Filmów Oświatowych, nie tylko przy organizacji festiwalu imienia Włodzimierza Puchalskiego, ale również działalności naszej bieżącej. Gdyby nie wy, nie powstałoby wiele filmów, które cieszą oczy i grupy gości festiwalowych, bo te filmy, proszę państwa, jeżdżą po festiwalach i to na całym świecie. Dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy. A teraz zapraszam przewodniczącego jury konkursu filmowego, pana Jacka Schmidta. Proszę go, żeby odczytał werdykt jury. Ja może, słuchajcie państwo, czy słychać mnie wystarczająco? Bez tak, nas słychać. Będzie mi wygodniej, dobra? Drodzy państwo, młodzieżowy konkurs filmu przyrodniczego, jak widzieliście państwo, zakwalifikował się 11 prac. Powiem wam tak, no, na dobrą sprawę to ja bym chętnie wszystkie nagrodził. No ale niestety musieliśmy wybrać. Ale bardzo proszę, żeby ci z twórców, którzy akurat tym razem nie zdobyli wyróżnienia czy nagrody, nie czuli się jakoś specjalnie przegrani, bo tu nie ma przegranych. Tu nie ma przegranych, nikt nie jest przegrany, a poza tym można spróbować następnym razem. Poza tym, jak już jesteśmy w Łodzi, to w Łodzi jest szkoła filmowa, można się na nią nastawić w przyszłości swojej i tak dalej. Jury pod moim przewodem Jacek Schmidt, reżyser, producent, etc., współpracownik oświatowych od lat wielu. Członkami jury byli pan Artur Frączak, wykładowca szkoły filmowej. Także wykładowca szkoły filmowej. Także z trudem wielkim, ale musieliśmy wybrać, wybraliśmy. Nie wszyscy będą podzielali nasze zdanie, ale na to już rady nie ma. Jak już widzieliście państwo, formuła jest taka, że zaczynamy od wyróżnień. A poprosimy o wręczenie nagród. Jeszcze prosimy pana wicemarszałka Piotra Adamczyka o wręczenie nagród, żeby z nami tutaj stanął i jeżeli można, to może zaszczycił naszą, swoją obecnością tę nagrodę. Słuchajcie, kochani, wyróżnienie specjalne. Zaczynam od
dlaczego specjalne? Zanim się zostawię, jak to jest, to jest dlaczego specjalne? Dlatego, że to jest wyróżnienie za radość tworzenia, inwencję i poczucie humoru. Ponieważ akurat przyrody w tym filmie jest tyle, co kot napłakał, natomiast film się wyróżnia zdecydowanie. Mówię o filmie Kamera Horror w lesie. Aleksander Szajble, Michał Nastarowicz. Wszystkich wymieniłem mniej więcej, czy nie? Nie? Same kobiety zostały? Nie ma panów? Tak? No trudno. Gratuluję, kochani, niezła jazda. Oczywiście Blair Witch Project, co się widzieli. Na pewno był inspiracją. Dziękuję bardzo. Musicie się niestety podzielić, bo na duże... A co, Aleksander zginął w lesie, czy jak? Tak, niestety. Został. Tak, został. Porwany przez naturę, a nie przez zwierzę. Tylko kopia. Gratuluję. Widzimy z tyłu kadr z filmu. Wyróżnienie już bardziej zgodne, że tak powiem, z hasłem festiwalu w tej edycji za miasto... Za zielone miasto Szczecin śladami Natalii Patryka. Dla Natalii Słończ. Natalia się dojechała ze Szczecina? Jest. Brawo! Gratuluję, Natalio. Ja w Szczecinie spędziłem parę ładnych lat pracując tam. Chodź tutaj do nas, pokaż się fotoreporterom, kamerzystom. Ojcu, tak? Zaczynacie po rynku za współpracę. Tak. Cały czas gratulujemy. I dziękujemy, że jesteście tak daleko tutaj pokonani te... Ale cała przyjemność po naszej... Ja przy okazji zobaczyłem, że Szczecin się rozwija, bo ja przestałem tam fałtużyć w 2005 roku, więc te znajome miejsca, które znam doskonale, bo przez lata tam byłem, rzeczywiście zyskały na urodzie. Także przechodzimy do nagród, drodzy Państwo. I nie zgadnijcie, która szkoła dostanie tę drugą nagrodę. Ale na razie jesteśmy przy trzeciej, Panie Bartek. Aha, to jest jedno słowo. Zaczynamy od nagrody trzeciej. Tak, ale będziemy tak. Teraz trzecia nagroda. Do drugiej przejdziemy za chwilę. Trzecia nagroda, Dzikie Miasto. Reżyseria, zdjęcia, kolaże i reżyserii. Brawo jeszcze raz. Proszę. Proszę postać przez chwilę z nami. Zapraszamy tutaj koło nas jeszcze raz. Nam będzie również przyjemnie znaleźć się obok ciebie na zdjęciu. Zaraz. I teraz ta druga nagroda. Druga nagroda i tu będzie tak, tu będzie tajemnica. Pomyślcie Państwo, skąd ona może być, jaka szkoła, że tak powiem, wychowała tę artystkę. No właśnie, gdzieś tam słyszeliście. Druga, dobra, ale już ten suspens skończymy. Druga nagroda, Była sobie łąka. Reżyseria, zdjęcia, animacja, Zofia Karazja, szkoła podstawowa imienia Starka Wysokowskiego w Bezowie. Brawo. Stań sobie koło nas. Zwracam Państwa uwagę, że przy animacji jest naprawdę kupę roboty. Wymaga to czasu, cierpliwości i pomysłu. Dziękujemy. Brawo. Teraz chwila napięcia. Oscar goes to. Pierwsza nagroda młodzieżowego konkursu filmów przyrodniczych jednogłośnie przez wszystkich jurorów została wybrana film Sami Sobie. Pierwsza nagroda i uczestnicy Grand Prix, co widać, tak? Gratuluję. Gratulacje. Musisz sobie powiesić na dwóch ramionach. Zapraszam. Zdjęcia. Jeszcze raz brawo. To dla profesjonalisty jest odświeżające, jest film czarno-biały po prostu. Teraz po prostu na to się patrzy z przyjemnością. Był taki czas, kiedy
przed laty wielu, jak widzicie, wielu, nie? To się wydawało, że kolor to jest kolor, tam czarno-białe kazali nam robić na pierwszym roku w szkole na czarno-białej taśmie, bo tańsza i tak dalej, a myśmy chcieli na kolorze robić. A teraz widzę, że figę prawda. Czarno-biała taśma może być, czarno-biały obraz, bo to już nie taśma przecież, może być dużo wdzięczniejszym obiektem właśnie do filmowania niż kolor. Jeszcze jedno chciałem powiedzieć, że ten film jest bardzo starannie skadrowany, bardzo starannie zmontowany i to też jest bardzo ważne. Forma górą. Dziękujemy. Dziękuję Państwu. Ja ze swojej strony dziękuję wszystkim fundatorom, dziękuję patronom i honorowemu, panu marszałkowi Grzegorzowi Schreiberowi i panu marszałkowi Piotrowi Adamczykowi za przybycie i wręczanie nagród. Dziękuję również przedstawicielce Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, pani dyrektor Maj Wszak-Pilarczyk, pani Ani, przyjaciółce naszej wytwórni. Dziękuję pani Aniu. I oczywiście wszystkim współpracownikom Wytwórni Filmów Oświatowych, którzy w tym roku obchodzą 75-lecie. A ten festiwal inauguruje nasze całoroczne obchody. Będziemy obecni na wielu festiwalach w całej Polsce i nie tylko w Polsce, za granicą również. Otrzymujemy już nagrody. Ostatnio to był Mały Niedźwiadek na miarę naszych potrzeb i możliwości, ale na Berlinale wielki dla nas zaszczyt. Za chwilę odsłaniamy wręcz gwiazdę na Piotrkowską na 75-lecie Wytwórni Oświatowej. To będzie 18 kwietnia. Wydana zostanie okolicznościowa kartka pocztowa przez Pocztę Polską, a finał będziemy święcili 6 grudnia w Filharmonii na Wielkiej Gali jubileuszu 75-lecia. A ja wszystkim dziękuję, tym, którzy przybyli, wszystkim. Ale to nie koniec. To jeszcze nie koniec. Jeszcze nie, proszę Państwa. A teraz wróćmy do naszej nagrody Grand Prix. Ona nie jest długa, ale warta tego, żeby ją jeszcze raz zobaczyć. Zobaczmy, który film wygrał tegoroczny festiwal, młodzieżową edycję Festiwalu im. Włodzimierza Puchalskiego. Zapraszam serdecznie.